Jesteśmy w mieszkaniu w Dopiewcu. To jest Linea Leśna Polana Dąbrówka, taka jest nazwa tego osiedla. Mieszkanie dwupokojowe o metrażu 37 metrów kwadratowych, składające się z dużego pokoju, tam salonu, wraz z kuchnią. To jest jakby jeden pokój, drugi to jest sypialnia, o której za chwilę powiemy. Kuchnia jest w pełni wyposażona, duża lodówka z zamrażarką, wszystko jest nowiusieńkie. Piekarniczek, dużo szafek, zabudowa znowu pod sufit. Umywalka, płyta indukcyjna. Oczywiście jest też zmywarka. No i szafki. Szafek jest naprawdę sporo. Jest gdzie pakować talerze i inne przybory kuchenne. Także jest naprawdę bardzo fajna, jeżeli chodzi o pojemność. Stół dla czterech osób. Łóżko rozkładane, na którym można spać. Chociaż tak naprawdę docelowo śpimy w sypialni, ale jest też możliwość rozłożenia tego tej wersalki, czy tapczanu, czy jak to tam nazwać, i umieszczenia dwóch osób. Jeżeli chodzi o balkon, no to dosyć szeroki. Spokojnie można tutaj się urządzić. Bloki są dosyć daleko, więc nikt nikomu nie zagląda w okna. To też jest dobra rzecz. No i przechodzimy dalej. Sypialnia. Sypialnia z łóżkiem dwuosobowym. Oczywiście na życzenie możemy je wymienić na jednoosobowe z jakimś tam biurkiem. To już musielibyśmy się tutaj umówić. Jeżeli chodzi o kwestię szaf na ubrania, jest tutaj bardzo dużo miejsca, bo mamy dwie szafy, czy właściwie szafę w zabudowie od góry do dołu z półkami, z na możliwość upakowania bardzo dużej ilości garderoby. W oknach roletki czy żaluzje. Także mamy możliwość tutaj odcięcia się od świata. Dosyć jasna jest ta sypialnia przez to okno duże tutaj. Jeżeli chodzi o przedpokój, również został zabudowany szafami wnękowymi. Calusieńki jest zabudowany, więc jest tutaj kolejne, są te kolejne przestrzenie do pakowania. Także to jest mieszkanie, w którym na pewno nie zabraknie nikomu miejsca, jeżeli chodzi o ilość szafek. To jest na pewno plus. Jeżeli chodzi o łazienkę, mamy tutaj standardowy lokal. Praleczka. Prysznic z tak zwaną szybą walk-in. Także nie mam żadnych otwieranych drzwi. Jest to dosyć wygodne rozwiązanie. No i toaleta. Bardzo dużo miejsca